Dobra, to może to ja tam, a jest na tu? To zacznie. Czekaj, zamienimy. Będziemy w jedno miejsce. Tak. No dobra, dobra, poradzimy sobie. Ja mówię jedno pytanie, nie? Że miasto jest. Witam, dzień dobry. Witam na konferencji Komitetu Wyborczego Wyborców Miast, to jest nasze ruchy miejskie. Dzisiaj opowiemy o prawdziwych problemach, jakie chcemy rozwiązać. Politycy mówią często o dekomunizacji ulic, my natomiast prezentujemy dekomunizację chodników, to znaczy takie rozwiązania prawne, które pozwolą na to, żeby zalewanie chodników przez samochody skończyło się wreszcie, żebyśmy mogli korzystać jako piesi z równym prawem z chodników. Zaprezentujemy konkretne postulaty, rozwiązania prawne, które pomogą rozwiązać ten problem. Zapraszam bardzo serdecznie, jestem Agustyn, do przedstawienia problemu. Proszę Państwa, w Warszawie bardzo wiele przestrzeni publicznych nie jest dostępnych dla pieszych. Mamy problemy, szczególnie mają problemy rodzice z dziećmi małymi w wózkach, osoby niepełnosprawne. Bardzo często chodniki są zastawiane przez samochody. Nie może być tak, że w XXI wieku w metropolii europejskiej kierowcy przeszkadzają mieszkańcom, których jest więcej, pieszych, ludzi poruszających się transportem publicznym, w poruszaniu się po mieście. Chcemy to zmienić. Dzień dobry Państwu, Jan Mencfer, Stowarzyszenie Miasto jest Nasze. Teraz, Szanowni Państwo, w czym leży problem? Otóż nie wszyscy wiedzą, że w Polsce do dzisiaj obowiązują przepisy wprowadzone w stanie wojennym. Przepisy ze stanu wojennego, które zmieniły tak naprawdę wcześniejsze przepisy. Wcześniej, w latach 70. w Warszawie i w innych miastach polskich można było parkować na chodnikach tylko w wyznaczonych do tego miejscach. I nagle w stanie wojennym zmieniono te przepisy w taki sposób, że tak naprawdę na chodniku kierowca może zaparkować wszędzie. Jedyne, co musi zachować, to jest 1,5 metra wolnej przestrzeni na chodniku i oczywiście, jeżeli nie ma znaku zakazu. To były przepisy, które służyły temu, żeby budować opresyjne państwo. Wprost powiedzmy to po prostu. To chodziło o to, żeby służba bezpieczeństwa mogła zastawiać chodniki, łatwiej inwigilować obywateli. Po prostu służyło pewnemu rodzaju terroru. I nikt tych przepisów nie zniósł. Mamy rok 2018 i w Polsce obowiązują przepisy parkingowe ze stanu wojennego. Politycy Platformy i PiS-u wprowadzili ustawę dekomunizacyjną. To była czysto symboliczna ustawa, a my chcemy przeprowadzić prawdziwą dekomunizację, czyli nie symbole, ale prawdziwe przepisy, które rzeczywiście dziś obowiązują, dotyczące parkowania. I nasz projekt dekomunizacji chodników wnosimy dzisiaj do Sejmu jako petycję, gdzie zapisaliśmy własną propozycję, jak te przepisy powinny w XXI wieku wyglądać. Mówiąc w skrócie, chcielibyśmy, żeby prawo się zmieniło w taki sposób, że z definicji parkowanie na chodniku jest nielegalne, chyba że samorząd zdecyduje inaczej i wyznaczy miejsce na chodniku. Dajemy dowolność tak naprawdę i mieszkańcom o to, żeby starać się, jeżeli uważają, że u nich brakuje miejsc parkingowych, i samorządowi, żeby wyznaczył te miejsca w cywilizowany sposób, tak żeby gdzie są wąskie gardła, nie było parkowania na chodnikach, ale z definicji uznajmy, że chodniki służą do chodzenia, a nie do tego, żeby zostawiać się samochodami, bo piesi potrzebują przestrzeni, szczególnie na przykład osoby starsze, rodzice z dziećmi, z wózkami, często nie mogą przejść w ogóle ulicami Warszawy i innych miast, właśnie przez to, że te przepisy są tak przestarzałe. Tutaj pokażemy planszę, zebraliśmy zdjęcia z różnych miejsc w Warszawie. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. To jest codzienność mieszkańców Warszawy. Trzeba się przeciskać przez zastawione chodniki, nie da się przejść w wielu miejscach. Służby nie reagują w ogóle na takie zgłoszenia. Po prostu taka ulica potrafi być zastawiona cały dzień, de facto już przejścia takimi ulicami, chodnikami nie ma. I to chcemy właśnie zmienić tą naszą petycją. I proszę Państwa, nasz postulat wyborczy to przestrzeń publiczna dostępna dla wszystkich. To jest bardzo konkretny postulat i możliwy do zrealizowania. Tutaj pokazaliśmy, w jaki sposób to zrobić. Mają Państwo jakieś pytania? Dziękujemy bardzo, za składamy petycję do Sejmu. Dziękuję bardzo. Najpierw i teraz jeszcze symbolicznie zepchniemy tutaj naszą, jak się nazwać, kulturalnie. Zepchniemy radiowóz milicyjny. Czyli zdekomunizujemy symbolicznie ten chodnik. Zresztą widać, jak jest wąski, bo ledwo się zmieściliśmy jako grupa, jeżeli samochody tu stoją. Więc może jeszcze te zdjęcia się ustawimy najpierw. Przydało.